Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć dziś. Za noc. Dobra, jadzie. Proszę jakiegoś, tu jest się strzelca do mnie. Dobra, jest. No słuchajcie, bardzo... O, tam się coś nie powiodło w beczce. Bardzo lubię tą misję, tą mapę. Generalnie tutaj po prawej stronie na te plaże nie ma co tam wjeżdżać. Tam ja, jak gram jako obrońca, często minuję ten teren. Poza tym naprowadzanie właśnie ktoś mnie namierza. Kurna maś. Tutaj jest bokalca, można elegancko, no samolot, to pewnie on mnie tutaj wiązeczką macał. Tutaj z boku można czasami skrycie się przedostać na tyły przeciwnika. I jest jakiś kurczę, ale ktoś mu laguje strasznie. Ale można się czasami przedostać na tyły i trochę namieszać, zanim się pogibnie na tych wzgórzach widocznych tam z przodu. Po lewej stronie często chowają się snajperzy wroga, ale jakiś pojazd strzelił raz. Dobra. Ja za daleko jest. Ach, niepotrzebnie strzelałem. Może się. Ja jest gość, jest gość, jest gość. No, daj motherfucker. Dobra. Jest następny. Kurde, strasznie długo się przeładowuje to działko, słuchajcie. Dobra, ale nie szkodzi, pagib. O, jest drugi nasz transporter. No ale no, ktoś straszne lagi ma. Dobra, jest. Przydałby się w takiej sytuacji, dobrze jest, żeby jako desant czołgu jeszcze był... Jako desant pojazdu opancerzonego, żeby albo czołgu był jeszcze mechanik, który by to naprawiał na bieżąco, najlepiej dwóch. No ale niestety, póki nie będę miał łączności tutaj z ludźmi, to ciężko się jest dogadać. Dobra, jeden cel, drugi cel. Jeden już jest zniszczony. Ale zaraz będziemy wybuchać, trzeba spadać z tego. Dobra. Jest ktoś, jest. O kurwa, jaki strzelby. No, jakiś snajper mnie trzasnął, z lewej strony był, tak. No ale nic, nie było tak źle. Zobaczymy, gdzie są nasze typy. No, chyba się tutaj gdzieś załaduje, dam traka. I zaraz wyskoczę, dobra, okej, okay. Podwieźli mnie troszkę. Gdzie my jesteśmy, trzeba się zorientować, aha, dobra. No i patrzcie, już na plecach mi się goście odradzają. Za to też się ma dodatkowe punkty, jak wiecie pewnie. Jest gość. To ten, co do mnie strzelał. Ale ja... Krótki mi, pojedynczy mi. Trzeba mu z granata walnąć. Z granatnikiem spróbujemy go masnąć. A nie. Myślałem, że będzie potrzeba granata. Dobra, jest. Dobra, mamy jeszcze do zdobycia jeden cel. Tutaj chyba widzę... O, tam ktoś minuje chyba teren. Po prawej stronie. Spróbujemy ich zajść od dupy strony. Słuchajcie. Jest gość, jest. No niby go w końcu sięgnąłem z asystą, no. Ale niedobrze, niedobrze. W ogóle testuję ten rodzaj broni, ten M416. Ja mam go dopiero od chwili praktycznie. Także bardzo przyzwoita broń z dość dobrą szybkostrzelnością. Tutaj wejdziemy do naszego funfla. Dobra, jesteśmy. O właśnie, zobaczcie, ja tutaj staram się grać jako medyk. A już nie zdążyłem.
Jest. Dobra. Staram się grać jako medyk. Dobra, dostał. Bardzo... No wiecie co, no ciężko jest gadać i pocinać. Dobra. Thanks, Doc. Staram się grać jako medyk, przez to sporo punktów można nabić naprawdę. Można zbudować ładnie sobie klasę. No poza tym, dzięki temu jest się miłym dla kolegów z drużyny. I bardzo cię wszyscy lubią. No chyba, że... Chociaż no to jest teraz, że można akceptować pomoc medyka w poprzednich częściach. Zdaje się, że po prostu z automatu się odżywało, jeśli się nie mylę. Co czasami było kłopotliwe, jak medyk myślał tylko i wyłącznie o swoich punktach, a nie myślał o tym, że na przykład ratuje nas pod ogniem i zaraz sami zginiemy jeszcze raz. Zawsze staram się poruszać jakieś skrycie. O, jest pacjent. Dobra. No kurna, daj, motherfucker. Dostał parę razy, ale... Ale najważniejsze, że mnie jeszcze nie zauważył, że ja do niego napieram. Schował się pacjent. Wiecie, z łącznością się o wiele... Dobra, granatem go macniemy, może dostanie. Jeszcze też nie wyczaiłem tego granatnika, nie potrafię dobrze obliczyć odległości. No. Z łącznością się gra zupełnie przyzwoicie. No tutaj na razie jeszcze nie mam tego luksusu. Ale niebawem. Mikrofon mam, ale no niestety muszę skonfigurować porządnie kartę dźwiękową, bo jadę na razie na karcie muzycznej, na której gram na gitarze, także. Dobra. Patrzymy, czy nikt nam się u dupy nie trzyma. No i napieramy. Lacz szkopów. Słuchajcie, ja w ogóle dawniej najczęściej grałem jeszcze przed erą Battlefielda tego, dwójki, trójki. Grałem w America's Army Online i uważam, że to jedna z lepszych tego typu gier, szczególnie dla ludzi, którzy chcą podszlifować język angielski. Tam praktycznie wszyscy grają z łącznością radiową i przede wszystkim w tą grę grają jednak Amerykanie. Bardzo solidna, nie ma baranów, bardzo zbliżona do zachowywać się trzeba w miarę realistycznie, jak na polu walki. Samemu się tam nic nie zrobi. Dobra. Będziemy mieli też ten cel. O, tam ktoś do góry spierdziela. Daleko jest, daleko. Nie ma co marnować kulków. O, jest nasz kolega. O, dobra, jest nasz kolega. No. Także w America's Army bardzo lubiłem grać. Grałem dość długo w tych nawet kolejne wersje, co... Choke. Oh fuck, tego nie było w umowie. Uff. No poczułem żar w tyłku w tym momencie. W America's Army, nie wiem, co żeście grali. Fajna sprawa jest na początku, trzeba przejść unitarkę. O, akceptuję. Na początku trzeba przejść unitarkę. Normalne szkolenie, kursy, są wykłady z pierwszej pomocy, z rozpoznawania pojazdów przeciwnika, regulaminy, te rzeczy. Taka dość konkretna sprawa. Tam raczej dzieciaki z nadpobudliwością psychoruchową w to nie grały, bo tam trzeba było się jednak, zanim się wzięło, trafiło na misję jakąś multiplayerową, to trzeba było jednak przejść pewien etap szkolenia. Co powodowało, że raczej ludzie tacy rozsądni i naprawdę, którzy wczuwali się w sytuację, grali w to. I fajna przygoda była. Dobra, tutaj nasi. Dobra, coś mi tu się wydawało, że ktoś do mnie z tej strony nawalał. Ale jedziemy. Badamy teren. Staramy się dołączyć do naszych ludzi.
Dobra, jest jakiś run, nie wiem czy zdążymy. Nie, nie zdążyliśmy. Tutaj ktoś naszych kosi, widzicie? Tam jest druga drużyna, która jest, chowa się przed ogniem przeciwnika. A ktoś stamtąd do nich napierdziela. I tam w tym budynku chyba ktoś jest, mi się zdaje. Dobra, spróbujemy im pomóc. Jest strzelec wyborowy. Dobra. Umacamy go granatem. O, nawet trafiłem w miarę dobrze. Ale gościa już nie sięgnąłem. Albo poległ, albo... Ach. Dobra. Ciężko mi się, słuchajcie, przyzwyczaić cały czas do grania na klawiszach i na myszce. Jednak przez ostatnie lata raczej grałem na konsoli padem. Precyzja jest większa w myszce, aczkolwiek powiem wam, że nawet przez... Tak się kończy gadanie. Przez pewien czas korzystałem z takiego zestawu do konsoli, do PS3, takiej myszki konsolowej i fragmentu pada, manipulatora. I powiem wam, że nie mogłem. Strasznie mi się to nie podobało, nie pasowało mi to. Nauczyłem się tak operować padem, że w miarę mi to nieźle szło. Już sobie nie wyobrażałem nawet grania mychą. Teraz wracam do myszki, jest to ciężkie przeżycie. Uch, tam są goście, tutaj się trzeba gdzieś zakitrać. Trzeba będzie ich tam generalnie trochę po... molestować ołowiem. Jest. Dobra, daj. Uff. No, strasznie dużo amunicji tu nie trzeba oszczędzać w tej chwili. Jest następny. Ach, kurwa, uciekł. No. Gdzie jesteś, misiu, misiu? Dobra, się tutaj trzeba strzelić. To jest taka miejscówka, z której parę razy już korzystałem. Ona jest dość sympatyczna. Pod warunkiem, że ma się kogoś tutaj do pomocy, jakiegoś drugiego gościa, który trzyma drugą stronę. Jest. Granatem. O! Mam ze sobą gościa, tylko żeby tu został. O, jest. Dobra. Polek. Dobra. Widzę, że gość, który mi się na plecach zrespawnował, gdzieś spierdzielił. Dobra, jest następny. O kurde. O, no dobrze, ktoś go trafił za mnie. O, w mordę. Ludzie. Zaczynają mi mój cover rozwalać. Tutaj jest jakiś czołg przeciwnika. Dobra, jest piechota. Jest. Tam, dobra. O kurwa, to są goście. Zachodzą mnie. Teraz nie wiem, czy oni mnie wyczaili. Czy po prostu. Dobra, patrzcie, jest. Tu jest mój strzelec wyborowy na górze. Oni chcą go chyba skasować. O kurwa. Dobra. Nie widzą mnie. O kurwa. No wiecie co?